Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Sięgamy po fragment Ewangelii Mateusza. Najpierw trzy krótkie wersety, 36 do 38. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. W jakich okolicznościach Jezus widzi ten lud, który w mojej warszawskiej Biblii jest opisany jako utrudzony i opuszczony? Ano, nieco wcześniej, 35 werset, obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski. I nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Jezus, podróżując po Judei, Galilei, widział ludzi, którzy są pogrążeni w grzechach, którzy są chorzy, którzy są zapomniani przez ówczesne władze religijne, ludzie, którzy zmagają się z wieloma problemami, a jednocześnie nikt się tymi ludźmi nie interesuje. Tak naprawdę chodziło o to, żeby ci ludzie przyszli do synagogi, złożyli dar. Nie bardzo interesowało przełożonych synagogi, co się z tymi ludźmi dzieje. Oczywiście to nie dotyczyło wszystkich, ale zdecydowana większość właśnie takich była. No tu się nic nie zmieniło. Dzisiaj niestety duchowni bardzo często dokładnie tak samo postępują. Przyjdź i zapłać. A jeżeli nie chcesz płacić, no to będzie ci ciosał taki ksiądz, pastor, kołki na głowie. No bo przecież on też musi z czegoś żyć. Ale co z problemami tego człowieka? Co z jego słabościami? Co z jego biedą? Co z jego cierpieniem fizycznym? Co z jego cierpieniem duchowym? Co z jego pytaniami, na które nie znajduje odpowiedzi? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jezus takich ludzi spotykał nieustannie. Można powiedzieć, dlaczego nikt tego nie zauważał? Przecież ci ludzie żyli, byli pomiędzy tymi wszystkimi, którzy też przychodzili na spotkania z Jezusem i fascynowali się tym, co widzą i słyszą. Różnica polegała na tym, że kiedy Pan Jezus tych ludzi zobaczył, to, jak mówi Słowo Boże, użalił się nad nimi. Lepsze tłumaczenie mówi: ulitował się, zlitował się. Po prostu serce Jezusa było dotknięte tym, co widział i co słyszał. Biblia prawie nie wspomina o tym, ale ci ludzie na pewno przychodzili do Jezusa i opowiadali mu swoje historie. Jak on to wszystko wytrzymywał, naprawdę nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Tysiące tych rozmów i każdy z tych ludzi wylewał swoje serce. No bo komu miał opowiedzieć tę historię? Komu biedna wdowa miała opowiedzieć o swoim cierpieniu, o swoim nieszczęściu? Komu niewidomy miał opowiedzieć o tym, co przeżywa? Komu trędowaty miał wylać swoje żale? Nie potrafię sobie wyobrazić, ile Jezus usłyszał takich historii, jak on to wszystko zniósł. Bo to były bardzo trudne rzeczy. Ale on, patrząc na tych ludzi, nie widział upierdliwych, jak się to niestety często mówi, petentów. On nie widział tych, którzy mają ciągłe pretensje, ciągłe żale. On nie widział tych, którzy dokonują podziałów, plotkują. On widział ludzi, którzy są utrudzeni. Takie bardziej dosłowne tłumaczenie jest bardzo ciekawe i powiada, że byli to ludzie zszarpani, znękani i opuszczeni. A więc byli to ludzie, którzy, tak należy sądzić z tego zwrotu, próbowali coś w swoim życiu dobrego uczynić. I wszystko, co uzyskali, to to, że ktoś ich potraktował
no, w tragiczny sposób. I oni to wszystko nosili w sobie. I rzeczywiście chodzili jak owce, które nie mają pasterza. No, nam to niewiele mówi, ale ktoś, kto zna owce, to wie, że owce to są takie zwierzęta, które z jednej strony są niesamowicie przywiązane do swojego pasterza. Wiele razy to widziałem w Grecji. Znają głos swojego pasterza. Nie zastanawiają się nad niczym, tylko nad tym, żeby pilnować głosu tego pasterza. To jest ich być albo nie być. Ale co się stanie wtedy, jak nie ma pasterza? Owca się zaczyna błąkać. Generalnie trzeba powiedzieć jasno, owce to jedne z najgłupszych zwierząt. Nieprzypadkowo Pan Jezus mówi o nas, że jesteśmy Jego owcami. Ale jednocześnie są to zwierzęta niesamowicie przymilne, ciepłe, można tak powiedzieć, poszukujące relacji z pasterzem, bardzo posłuszne pasterzowi, oddane. No a jak go nie ma? To jest tragedia dla tych zwierząt. One po prostu umierają. Bez pasterza nie potrafią funkcjonować. Umierają. Jezus to dostrzegł. Jezus to zauważył. I powiada do uczniów, widzicie to? Nie wiem, czy oni widzieli, czy nie widzieli. Podejrzewam, że niewiele jeszcze rozumieli. A Jezus mówi rzecz niezwykłą. Żniwo jest wielkie, ale nie ma kto pracować, nie ma robotników. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Kiedy słucha się dzisiaj chrześcijan, to słyszymy tylko w kółko jedno i to samo. Nie ma ludzi, nie ma pieniędzy, nie ma czasu, nie ma możliwości. Ludzie nie chcą słuchać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę nikt nic nie robi. Bo to jest prawda. Kościoły tuczą same siebie. Jak organizowane są konferencje, to możecie być pewni, że w 99% są to ludzie z kościołów. Nawet jak się zjedzie 1000 ludzi, to 990 będzie członkami innych społeczności. Pytanie, po co dla nich robić taką konferencję? Czemu ona ma służyć? No ale to już nie mój problem. A co z tymi, którzy są opuszczonymi owcami? Co z nimi? No tak, ale jak, kiedy, kto za to zapłaci? Skąd weźmiemy ludzi chętnych do pracy? No ja znam to. Wielu ludzi tak mówi. Niektórzy udają, że takich ludzi w ogóle nie ma. Ale gdzie ty widzisz chętnych? To, że Kościół ciągle jest na tym świecie, jest dowodem na to, że ciągle po świecie błąkają się porzucone owce. Bo gdyby ich już nie było, to Kościoła też by już nie było na tym świecie. Bo i po co miałby funkcjonować? W jakim celu? Kościół będzie tak długo na tym świecie, aż ostatni z pogan, jak mówi Biblia, wejdzie. Więc jeśli jeszcze obudziłeś się dzisiaj rano, i uważasz, że jesteś wierzący, to bierz się do służby, bo Kościół jeszcze jest na tym świecie. Jeszcze są ludzie, których Bóg chce zbawić. No ale jest jeden problem. Aby to rozumieć, aby to zobaczyć, aby za to zareagować, trzeba mieć serce Jezusa. No ale ja nie jestem Jezusem. Nikt nie oczekuje od kogokolwiek, aby był Jezusem, ale jeśli urodziłeś się na nowo, jeśli to jest prawda w twoim życiu, to masz naturę Chrystusa, a więc masz serce Chrystusa. Jeśli nie interesują cię ludzie, którzy błąkają się w świecie, czy na pewno narodziłeś się na nowo? Czy na pewno masz naturę Chrystusa? Serce Chrystusa? Oj, coś tutaj nie gra. Pan Jezus pokazał w praktyczny sposób, jak się to robi. Jak odpowiada Bóg na taką modlitwę. I w 10 rozdziale, 1 wersecie, czyli kolejnym wersecie, przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Bóg zawsze zareaguje na modlitwę, której celem jest zbawienie człowieka, bo On chce ludzi zbawiać. On chce ludzi zbawiać. I nie jest tak, jak twierdzą niektórzy, że kogo On chce zbawić, to sobie zbawi i ja do niczego nie jestem potrzebny, bo jest inaczej. Pan Jezus powiedział, idźcie
i głoście. Idźcie i nauczajcie. Ja się tego trzymam. A jak ktoś jest leniwy, duchowo, czy nawet intelektualnie, czy nawet fizycznie, to niech sobie tam siedzi na tym swoim fotelu. Niech się nie wtrąca do tego, co robią inni. Jak nie masz serca Jezusa, to nic nie rozumiesz. Nie masz serca Jezusa, nie zauważasz tego, co zauważa Jezus. Nie możemy być obojętnymi wobec ludzi, którzy mają serca utrudzone, zszarpane, znękane i są opuszczeni i nie bardzo wiedzą, gdzie mają pójść. O, jak Bóg będzie chciał kogoś przyprowadzić, to przecież Bóg wie, gdzie my jesteśmy. Coś mi się wydaje, że do takiego miejsca Bóg nikogo nie przyprowadzi. Bo i po co? Niech was Bóg błogosławi. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.